Wspiąć się musisz, mnie odnajdziesz tam. Ameryka po polsku dzisiaj łączy się z Izą Szafrańską, wokalistką, artystką. Witaj Izo, gdzie jesteś? Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem w tym momencie w Warszawie, ale pakuję się na moją ukochaną sądecczyznę do rodziców, do rodziny w odwiedziny. Iza, zanim przejdziemy do tematów muzycznych, to chciałam Cię zapytać o Twoje połączenie z Chicago, bo masz dosyć mocne więzi, że tak się wyrażę. Tak, połowa mojej rodziny mieszka w Chicago. Mój tata w zasadzie pracuje już ponad 25 lat. Aktualnie moja siostra starsza, Gabrysia, ma tam męża, dwójkę dzieci. Julia, moja siostra, mieszka w Chicago, mój brat Karol. Laura do niedawna mieszkała, ale teraz przeprowadziła się znowu do Polski. Czyli jesteście taką, oprócz tego, że rodziną muzyczną, bo jesteście rodziną muzyczną, ty również z siostrami tworzyłaś zespół El Safron wcześniej. Tak. Wszyscy gracie, śpiewacie, to jesteście też rodziną podróżującą, można powiedzieć. Tak, tak, zdecydowanie. No. Przynajmniej ja mam taki zawód, gdzie cały czas podróżuję, krążę, odwiedzam różne miasta, różne kraje i w zasadzie no, taki koczowniczy tryb życia, że tak powiem. No właśnie, przed chwilą Iza zdradziła nam, że jest na walizkach właśnie, czyli znowu gdzieś jedziesz, tym razem do rodziny. Izo, powiedz mi, jak wygląda sytuacja u Ciebie, bo Ty z wielkim takim wejściem pojawiłaś się w programie The Voice w Polsce, to 9. edycja. Wcześniej też z siostrami brałeś udział również w podobnym programie, natomiast Ty rzeczywiście gdzieś tam pojawiłaś się i zostałaś w tej świadomości publiczności, zostałaś osobą rozpoznawalną, zyskałaś większą widownię. To pomogło Ci prawdopodobnie w nagraniu płyty, tak przypuszczam, chociaż nie było to stricte związane z programem, bo nie byłaś związana umowami właśnie z tym programem, ale powiedz, jak to było, bo to wszystko to jest taka niedaleka przeszłość, wydaje się bardzo daleka przez obecną sytuację, ale do tego wrócimy, jak spędziłaś kwarantannę, ale chciałam Cię zapytać właśnie o tę przygodę, o to doświadczenie związane z programem. Wiesz co, to była przepiękna przygoda. 2 lata temu, dosłownie teraz mija 2 lata, dostałam się właśnie do programu The Voice of Poland, zaczęłam swoją przygodę z tym programem i to była naprawdę piękna przygoda, bardzo ciężka praca, ale dzięki temu zyskałam naprawdę dużo po prostu odbiorców, nowych fanów. Ten program bardzo mi pomógł się po prostu rozwinąć i też właśnie dotrzeć do tych słuchaczy, do tych potencjalnych odbiorców. I tak też zostało. Później, owszem, wydałam płytę, ale jakby zupełnie w innym kierunku, bo jednak The Voice of Poland to jest bardziej program The Voice, jest bardziej popularny, tak? To jest najbardziej rozpoznawalny program na świecie i później zdecydowałam się po prostu wydać płytę zupełnie w innym klimacie, niekomercyjnym, bardziej takim ambitnym, jakby piosenka literacka, piosenka poetycka, piosenka z dobrym tekstem, z dobrą muzyką. Jestem dumna z tej płyty, bo w zasadzie no, jest świeża, 30 listopada była premiera. I mówię do tej pory, cały czas tworzę, wiadomo, że teraz nie koncertuję z racji tej epidemii całej, niedobrej, natomiast jest mnóstwo planów, cały czas tworzę. Niedawno właśnie wydałam też na początku kwarantanny singiel Wstań, który po prostu inspiruje do tego, jak odnaleźć siebie, jak po prostu pokochać siebie i zaakceptować po prostu to, kim się jest. I żeby po prostu tą swoją energię przełożyć na świata.
Więc cały czas tworzę. To tak paradoksalnie trochę, bo ten utwór powstał w momencie, kiedy myślę wielu ludziom potrzebne były właśnie takie słowa. Tak. Ku pokrzepieniu słowa, które będą inspirowały, słowa, które dadzą i muzyka, i piosenka, która da siłę do tego, żeby codziennie wstawać, mimo tego, że gdzieś tam dookoła nas dzieją się dziwne rzeczy, których nikt z nas wcześniej nie przeżył. Tak. Iza, chciałam Cię zapytać właśnie o Twoje inspiracje, bo teraz ten nowy singiel, który będziemy mogli zobaczyć za chwilę, ale również piosenki, słowa, tak jak powiedziałaś, piosenka literacka, inspiracja też muzyką żydowską. I to nie jest prosty przekaz, to nie jest coś łatwego, to nie jest, nie obrażając nikogo, disco polo, do którego będziemy tupać i klaskać na dwa. To są bardzo ambitne rzeczy. Czy na taką ambitną muzykę jest odbiorca w Polsce? Zdecydowanie tak. Wiadomo, że mniejszy odbiorca niż piosenki popularnej, rozrywkowej. Natomiast to jest bardziej wysublimowana publiczność. Ale powiem Ci szczerze, że po programie The Voice of Poland, gdzie opowiadałam o moich różnych projektach, właśnie o muzyce żydowskiej, o inspiracji muzyką sefardyjską, czyli połączenie muzyki żydowskiej, hiszpańskiej i tu flamenco, to bardzo dużo ludzi poznało ten rodzaj muzyki i jest bardzo otwarta i też właśnie przychodziła na koncerty z ciekawości. Później oczywiście kolejne koncerty. Więc to jest tak, że ja mam wiele projektów. Piosenka literacka, muzyka żydowska, tak jak wspominałam, ballady filmowe. Też miałam przed programem The Voice of Poland miałam przygodę z zespołem bardziej takim folk, rockowy folk, coś takiego, góralski rock, nie, powiedzmy, w takim stylu. Też po prostu dawaliśmy czadu, także po prostu ja jestem cała muzyką, nie potrafię jakby jeszcze się jakby opisać po prostu jeden nurt, który mnie opisuje, tak, w którym najlepiej się czuję, tylko po prostu ja jestem takim kameleonem, można powiedzieć, muzycznym i po prostu nie potrafię wybrać. Ja kocham muzykę żydowską, kocham piosenkę literacką. Każda piosenka, każdy rodzaj muzyki ma w sobie coś wyjątkowego. Nie wiem, muzyka żydowska po prostu przynosi w inny świat, jest bardzo mistyczna. Piosenki literackie, no to mądry tekst, mądry przekaz, ta interpretacja jest bardzo ważna. Także naprawdę są odbiorcy i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa, bo ja to kocham robić i absolutnie nie przestanę. Nawet udział w programie jakby takim komercyjnym, no nie zatraciłam tego w sobie, tej swojej pasji do tej bardziej niszowej muzyki, a wręcz przeciwnie, bardziej to doceniam. Powiedz mi, co było takim zaskoczeniem, bo wspomniałaś o tym programie, to jest coś takiego, co dzięki czemu na pewno jesteś właśnie bardziej rozpoznawalna, niż pewnie potrwałoby to trochę dłużej, gdybyś nie wzięła udziału w takim programie. A czy są takie rzeczy, o których ludzie, którzy oglądają takie programy, nie wiedzą, na przykład zakulisowe? Zdecydowanie, bo jakby przede wszystkim jakby powiedzieć od kuchni, ja zobaczyłam, jak to wygląda, te wszystkie jakby kamery, jak to działa, te światła, to wszystko jest po prostu tak napompowane, że to nie jest normalne wszystko. To, jakby oglądając w telewizji, to wszystko jakby się wydaje, że to jest takie piękne, cukierkowe, kolorowe, sala nie wiadomo jaka, a to wszystko jest bardzo małe, bardzo takie, no mówię, wszystko tak wygląda jakby napompowane sztucznie, zupełnie nie jest tak. Natomiast mówię, ja miałam wspaniałą przygodę w programie The Voice of Poland. Mi żadna krzywda się tam nie stała. Odpadłam w moim odczuciu w bardzo dobrym momencie, ponieważ tak jak na początku wspomniałaś, nie mam żadnych umów, nic mnie nie ogranicza i nikt. Jakby robię taką muzykę, jaką czuję. I tyle, więc jakby jestem wolna muzycznie, więc co może być lepszego takiej wolności artystycznej, naprawdę. Także się spełniam teraz. Czyli wzięłaś tak naprawdę to, co najlepsze z tego programu. Dokładnie tak. Poznałam wspaniałych ludzi, naprawdę sporo kontaktów i też jurorzy, Piotr Tugowski, Michał Szpak i jakby z nimi tutaj mam najczęstszy kontakt. Taką więź jakby złapaliśmy z full flow, ale naprawdę no to są wspaniali ludzie i też przede wszystkim uczestnicy bardzo zdolni. Do tej pory utrzymujemy kontakt i też spotykamy się, więc naprawdę tylko się cieszyć.
Chciałam Cię zapytać teraz o ten okres ostatnich miesięcy, który przyniósł nam zamknięcie, izolację i tak naprawdę dla artystów takich koncertujących jak Ty, to trochę odcięcie tlenu, bo przecież kontakt z ludźmi, kontakt z publicznością to jest to, co Was karmi, co Was napędza, co Was inspiruje. Powiedz, jak sobie z tym poradziłaś? Powiem Ci szczerze, że pierwsze tygodnie to był dla mnie jakiś koszmar i nie wiedziałam, jak się odnaleźć. Mieliśmy bardzo dużo planów artystycznych, też kolejne, nie wiem, piosenki, teledyski. Załamałam się na początku, szczerze powiedziawszy, ale szybko jakby złapałam tutaj, nie wiem, pozytywny bodziec, bo stworzyłam singiel Wstań, też mi właśnie pomógł przetrwać i tak jakby pozytywnie się napędziłam i tak też zostało. Teraz jakby ten okres kwarantanny cały czas jakby tworzę, jest bardzo, bardzo twórczy, też uczę się jakichś nowych rzeczy, nie wiem, zaczęłam uczyć się salsy, zaczęłam zdrowie się odżywiać, nigdy nie miałam czasu po prostu na to, żeby, nie wiem, siąść, zrobić sobie, nie wiem, jakieś zdrowe jedzenie, bo zawsze po prostu biegu, także miałam, wiesz, chwilę dla siebie, mam chwilę dla siebie, uprawiam więcej sportu, także no nie narzekam, po prostu mam co robić. Ta kwarantanna już powoli się kończy, przynajmniej takie dochodzą nas słuchy. Kończy się w Polsce, kończą się te obostrzenia. Jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o Wasze koncerty, czyli o zgromadzenia? Czy są jakieś informacje, kiedy ewentualnie będzie możliwe znowu wyjście do publiczności, zaśpiewanie przed publicznością? Na razie nas straszą jakby podwójnym uderzeniem jesiennym, więc wszyscy drżą, wszyscy muzycy, artyści, bo to nie są, nie jesteśmy tylko my, tak, artyści, muzycy, tylko też realizatorzy, to jest po prostu masa ludzi, którzy stracili z dnia na dzień pracę. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo ciężko powiedzieć, kiedy to wróci do normalności. Natomiast istnieje teraz możliwość tych koncertów online, a oczywiście nic nie zastąpi za żadne skarby świata po prostu tej symbiozy takiej, która jest podczas koncertu, tak? To jakby jedno z drugiego nie ma prawa się udać. I przyznam szczerze, że miałam taki koncert właśnie, pierwszy koncert online w życiu, gdzie po prostu miałam tutaj pianistę obok siebie, wspaniałego muzyka, Przemka Zalewskiego, i sami się nakręcaliśmy. Po drugiej stronie jakby nie wiedzieliśmy, czy ktoś jest, czy nie ma. To było po prostu coś strasznego, bo mówię, no ten kontakt z publicznością, to przecież dla nich to robimy, dla ludzi. Więc to było bardzo trudne i nie chciałabym tak żyć, naprawdę, absolutnie. Wiem, że żyjemy w XXI wieku i być może kiedyś te koncerty będą tak wyglądały, ale ja nie wiem, ja jestem chyba jakiejś starej daty, że tak powiem, i wolę jednak ten kontakt mieć. A ja myślę, że akurat takie spotkania z artystą, jak spotkania podczas koncertów, nie myślę, że nawet w XXI wieku będą wyglądały gdzieś tam z woli oczywiście artystów czy publiczności w taki sposób jak teraz. Życzę ci w takim razie szybkiego powrotu do Twoich fanów, do publiczności, dla której występujesz, w której śpiewasz, a my pokażemy naszym widzom Ameryki po polsku, pokażemy Twój, będą mogli posłuchać Twojego najnowszego singla, czyli tej piosenki Wstań, która powstała właśnie podczas kwarantanny. Izo, dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, życzę powodzenia, będziemy obserwować tutaj z drugiej strony oceanu Twoje sukcesy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeszcze tylko mogę zdradzić, że już powstaje kolejny singiel wakacyjny, bardzo, bardzo przyjemny, taki żywy utwór. Proszę obserwować. Myślę, że już jeszcze w lipcu, najpóźniej w sierpniu się pojawi. Także bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka.